Cześć, witam Was w nowym vlogu. Mamy koniec dzień, jesteśmy w Florencji na kempingu Hue Firenze in Town. Właśnie byłem w recepcji opłacić kolejny nam noc, także zostajemy do jutra. Dzisiaj jedziemy zwiedzać Florencję. Słuchajcie, właśnie przyszedłem tutaj wyjąć nasz stół i krzesła. Krzesła po raz pierwszy, ponieważ kupiliśmy je w październiku, czy w listopadzie w firmie ACK Benimar w Kędzierzynie Koźlu. I patrzcie, krzesła są jeszcze zafoliowane, także dziewicze dzisiaj będzie pierwsze użycie. Szykujemy śniadanko, ja wyciągam stół, krzesła, zjemy śniadanie, ogarniemy trochę kampera, już w sumie go trochę posprzątaliśmy, tam zamietliśmy, bo troszkę się, wiadomo, naniosło rzeczy przez te parę dni. Tym bardziej jedziemy z Hatim, który no troszkę się leni, mimo tego, że się go czesze. Jak widzicie, stolik, krzesełka rozstawione, także mamy już. Hej! O, jest i nasza Matyldzia, jest i Hati. Co, Matyldzia, fajnie jest? Super! I jak widzicie, powitało nas dzisiaj florenckie słoneczko, jest bardzo ciepło. Właśnie idę na placyk z tatą. Pokażę ci, jakie tutaj są rzeczy, jakie atrakcje. Jest to taka przystawka. Widzicie? Jest taka przystawka, tu jest taki domek. O, taki. Taki słonik. A jeszcze jest taki ślimak. O, takie to nic, nie wiem, co to jest. A tam jest jeszcze taki... Tu jest wystawka. Taka. Tu jest trampolina. Taka, o! No i tutaj taka jest. O! Takie. Tylko, że to się zerwało, więc tutaj jest takie zerwane, a tutaj jeszcze coś, taka drabinka, o, a tutaj są takie do mieszania się, dwa, a tutaj jest jeszcze ścianka wspinaczkowa. Ok, teraz Matylda pokaże Wam, jak przechodzi tutaj. Jeszcze po bilety zakupić. Przypominam, pies musi mieć kaganiec i płaci również bilet. Przynajmniej średni, duży pies. Małe pieski jeżdżą za darmo. Natomiast jak Hati, to musi mieć opłacony przejazd. No i tak jak mówię, kaganiec. Dobra, słuchajcie, mamy bilety. Tutaj stoi nasz busik. Busik kempingowy. Bilety, tak jak mówiłem, po 3 euro. Z tym, że pani powiedziała, żeby zapytać kierowcy, czy będzie potrzeba na bilet na psa, czy nie. Konieczne, oczywiście, powiedziała, jest kaganiec. A jednak okazało się, że pan powiedział, że piesek jest na tyle duży, że jednak trzeba kupić bilet. Także no, Hati też jedzie na pełnym bilecie. Także dokupiłem bilet i zasiadamy do busa i startujemy do Florencji. Dotarliśmy do Florencji i jesteśmy już na miejscu. Autobus, słuchajcie, za mną. Staję tu na przystanku. Dobrze sobie zrobić ewentualnie pineskę na mapie, żeby tu trafić. My tak poprzednio zrobiliśmy, ale teraz myślę, że już
bez problemu trafimy, bo byliśmy tu już rok temu, także naprawdę. Słuchajcie, gdybyście stąd na kemping chcieli wrócić, bo w ogóle z kempingu to jest około 3 km. Autobusikiem się jedzie kilkanaście minut, jak mówiłem, 3 euro bilet tam i z powrotem. Natomiast gdybyście chcieli wrócić na piechotę, wiadomo, to można albo na aplikacji na przykład Google czy innej wrócić poprzez nawigację, albo, słuchajcie, tu po prawej stronie jest rzeka, tam jest tam powiedzmy rzeka. Słuchajcie, idźcie cały czas wzdłuż rzeki i dochodzicie do kempingu, bo kemping jest też usytuowany przy rzece, także jakby nawet komuś się stało, że padła mu komórka, nie może użyć nawigacji, to wzdłuż rzeki idziemy. Hello, hello. Tutaj mi machają, widzicie, miejscowi. Ok, a my idziemy teraz do centrum zobaczyć sobie ponownie Florencję. I za chwilę dojdziemy do naszego pierwszego punktu jakby w Florencji. To jest miejsce, taka lodziarnia, słuchajcie. Ona jest mało uczęszczana przez turystów. Mało kto ją zna, ona jest poza centrum, można powiedzieć, nie jest w ścisłym centrum Florencji. Dlatego może z tego wynika, że wszyscy chodzą tam, gdzie najwięcej ludzi, największy tłok i najdrożej. Natomiast tą lodziarnię poleciła jedna dziewczyna, która miała vloga właśnie z Włoch i ona polecała pewne miejsca. I za jej przykładem poszliśmy tam, faktycznie, słuchajcie, super lody, takie można powiedzieć, jak to mówią, domowej roboty. Słuchajcie, pokażę wam, jak tu parkują samochody. Patrzcie, jeden zaparkowany i drugi zaparkowany. Powiem wam, no super, super generalnie, jak ktoś chce wyjechać. Dotarliśmy, słuchajcie, do tego miejsca, o którym wspominałem, lodziarni. Tutaj po prawej mojej jest most Złotników, jak widzicie, za mną panorama Florencji. I zapraszam, chodźcie, pokażę wam tą lodziarnię, do której polecamy bardzo przyjść. Cantina del Gelato, słuchajcie, zapraszam do środka. Chodźcie, tutaj właśnie mamy nowe roboty, lody, słuchajcie, dwie miłe panie, bardzo dobre, cena przystępna, także polecam. Jak to we Włoszech, słuchajcie, multum skuterów. Tutaj główny środek transportu to jednak są skutery, rowery elektryczne. Także i tu mamy prawdziwy parking, autko poparkowane, słuchajcie, na styk. No tak to jest tutaj w tych miastach. No miejsca parkingowe to jednak, o, mamy cały sklepik z gadżetami Ferrari. Ciekawe, jak to cenowo wygląda, porównywalnie z tym, co było, słuchajcie, w muzeum. Nagram wam sobie jeszcze ten parking, słuchajcie. Tu właśnie auta właśnie wyjeżdżają, jest wymianka, jedni wjeżdżają, drudzy wyjeżdżają. Naprawdę w środku patrzyłem, słuchajcie, taki mały parking, a tam samochodów multum, ale z tego, co kojarzę na tych parkingach, to wygląda tak, że zostawiacie samochód i chyba zostawiacie też kluczyki od samochodu, bo jeżeli tam nawet kogoś zastawiacie, to obsługa parkingu jest w stanie wasze auto przyparkować, żeby osoba, która została przez was zastawiona, wyjechać i tym samym mieści się więcej samochodów. No, tu każde miejsce jest, słuchajcie, cenne, także no, tak to sobie to Włosi rozwiązują. I wchodzimy na most Złotników. Tu jak zawsze, powiem wam, dużo ludzi. Akurat w tej chwili nie ma może jakiegoś wielkiego tłoku, ale jak tu byliśmy w maju, to naprawdę ludzi multum. Tu mamy różne sklepy jubilerskie. Można sobie kupić pierścionek, naszyjnik, bransoletę, co tam kto sobie zamarzy. Także stąd nazwa most Złotników. I tak to wygląda. Idziemy dalej. Mamy widoczek z mostu Złotników. Tu stoimy sobie z Matyldzią. Słuchajcie, za nami rzeka. I tutaj, jak widzimy po tej stronie, galeria. Z tego, co wyczytałem, galeria Uffizi. Tak się ona nazywa. Słuchajcie, tam zawsze jest kolejka. Tam zawsze jest kolejka do niej. Wiem, że w maju było tam multum ludzi chętnych do zwiedzania, tak samo dzisiaj widzę, jest dużo ludzi. Oczywiście, jak to w takich miastach, słuchajcie, pasuje uważać na portfele, tego typu rzeczy, czyli no, kieszonkowcy są wszędzie. Nie tylko w Rzymie, ale i w innych miastach, także trzeba, słuchajcie, uważać. Także komóreczka, portfel, jakieś tam inne cenniejsze rzeczy dobrze spakować tak albo tak zabezpieczyć, żeby nie było do nich dostępu i żeby nikt tego nie ukradł. Powiedziałem wam o kieszonkowcach.
I się, słuchajcie, sam się zorientowałem, że przecież mam plecak z tyłu, na plecach, który mamy saszetkę ze wszystkim, co najcenniejsze, czyli pieniądze, dokumenty, paszporty i inne tego typu, plus kluczyki od kampera, także przełożyłem sobie do przodu, słuchajcie, strzeżonego Pan Bóg strzeże, jak to mówią, tak będę się lepiej czuł i pewniej. I taka atrakcja we Florencji, jeździec na koniu. I tu, słuchajcie, mamy pana na koniu, istny kowboj, kowboj we Florencji. Także taka atrakcja, tego nie grali jeszcze, słuchajcie, tutaj. A tutaj mamy, jak to w tego typu miejscach, słuchajcie, suweniry, pamiątki, różnego rodzaju rzeczy. I tu mamy tego sławnego, z tego co kojarzę, dzika, przy którym wszyscy robią sobie zdjęcia oraz któremu kładzie się monetkę na, tutaj na, nie jak się nazywa, na nosie i ona musi spaść do studni, z tego co kojarzę, wtedy będziecie mieli szczęście. My to pamiętam, ostatnio robiliśmy, tu mamy tego dzika, no, proszę bardzo, widzicie. Z tego co kojarzę, właśnie kładziemy pieniążek na góry, takie nawet widzicie, jest wyślizgane. Wszyscy to już wygłaskali, dotykali i pieniążek ma wpaść tam na dół do studni. Jak nie wpadnie, to zostaje tu na zewnątrz. Tu chodzą takie panie miejscowe, to widzieliśmy ostatnio, i zbierają te pieniążki, także słuchajcie, nic się nie zmarnuje. Chodźmy, tu gdzie idziemy. Słuchajcie, pomyliłem. Głaszczę się po nosku go, a pieniążek kładzie się na język. No pomyliłem. Wiedziałem, że rok temu to przerabialiśmy, ale tutaj pomyliłem fakty, także głaszczemy dzika, jak Matylda to zrobiła. Po tej ponosku, jak to się nazywa, a następnie kładziemy poryjku, a następnie kładziemy właśnie monetkę na języczek i jak wpadnie do studni, będziesz miała szczęście. Matylda, to mnie wpadła do studni. Także będziesz miała szczęście. Super, piąteczka. Piąteczka, dobra. Idziemy dalej. I oto dochodzimy do kolejnego punktu we Florencji, może nie zabytku, ale atrakcji. Słuchajcie, jesteśmy przed sklepem Lego, w którym, widzicie, sklep Lego, w którym można, oprócz tego, że kupujecie różne zestawy, różne klocki, można sobie tutaj, o, zobaczcie, rok temu był tu, to pamiętam, statek z Gwiezdnych Wojen, dzisiaj mamy z Duny. No i mamy tu, posłuchajcie, całą masę zestawów Lego. O, raj, słuchajcie, dla dzieci, ale i dla dorosłych. A tu mamy takie miejsce, o tutaj, gdzie dzieci, słuchajcie, sobie wybierają sobie różne
klocuszki i jakby kompletują własną figurkę, to mówiliśmy z Matyldą, kompletują własną figurkę i następnie płacicie za nią i sobie bierzecie do domu. Także fajna atrakcja dla dzieci, mogą skomponować sobie dla siebie. Tutaj mamy zestawy, a tu jeszcze fajna rzecz, słuchajcie, można kupić na przykład klocki na sztuki. Widzimy, tu możemy na przykład różnego rodzaju klocki, jakie nam się zamarzy albo potrzebujemy. No i cała masa zestawów. Tu mamy taki samochodzik, Peugeotik. I idziemy do mojego ulubionego działu, słuchajcie, czyli jakiego? A no słuchajcie, Star Wars. Na przykład taki zestawik, no statek 139 euro, słuchajcie. X-Wing Starfighter 239. O, i tutaj mamy AT-AT, czyli te śnieżne, toczące maszyny. O, słuchajcie, cena niezła, bo 849. Słuchajcie, no nieźle. Także no ceny kosmiczne, statki kosmiczne, ceny kosmiczne, ale sklep bardzo fajny. Także jakbyście tu byli z dziećmi, to naprawdę polecam to miejsce. Tutaj dziewczyny moje coś tam właśnie, jakieś figurki sobie już robią. I za chwilę stąd wychodzimy. Nie podałem wam jeszcze ceny tej figurki. Robicie tutaj nie tyle jedna figurka, co robicie, słuchajcie, trzy figurki. Trzy figurki robicie i cena za trzy figurki to jest 10 euro. No, czyli wychodzi średnio 3,30 euro za figurkę. Myślę, że też cena całkiem przystępna, a i frajda dla dzieciaków jest niemała, także... Questo l'abbiamo fatto per Papal Master. Na pewno najmłodsi tutaj odwiedzający będą zadowoleni. My dalej pod sklepem Lego, ale już nam tutaj z tego miejsca wyłania się. Tu w górę możemy spojrzeć. Widzimy tam wieżę. Tam mamy wieżę, widzicie. Jest to wieża katedry Santa Maria del Fiore. Czyli już jesteśmy bardzo blisko. Jest to jeden z najsłynniejszych zabytków w Florencji. Nie jedyny, bo jest tu kilkanaście takich słabych. Pomoc złotników też do niczego zalicza. Ale ta katedra Santa Maria del Fiore jest chyba taką najbardziej rozpoznawalną, najbardziej sławną, sławnym zabytkiem w Florencji. Matydzia, zrobiłaś sobie figurkę już? Pokaż. Nie, robię piszeczkowi. A swoją zrobiłaś? Tak. Gdzie masz swoją? Pokaż swoją. Jaką ty masz figurkę? Co to jest? No ja. To ty? Tak. A, dobra, no to schowaj sobie do pudełeczka. I dostajecie od razu takie, widzicie, tu jest pudełeczko takie na trzy figurki plus akcesoria do nich. Także to wszystko za jedyne 9 euro. A dziewczyny, to jak starym zwyczajem, to jak rok temu, robią po prostu figurki podobieństwa do siebie. Czyli Matyldzia robi swoją, Wiktoria swoją. I dla Martynki też robią figurkę tak na podobieństwo, że im to są ich sobowtórki. Kontynuujemy nasz spacer przez Florencję i oto dochodzimy do miejsca, które, słuchajcie, no, może przysporzyć o lekkie przyspieszenie bicia serca, bo naprawdę to, co za chwilę zobaczycie, naprawdę robi wrażenie. Jest to naprawdę monumentalna budowla, która naprawdę, no, szkoda słów, słuchajcie. Zresztą patrzcie sami. Przed wami, słuchajcie, katedra Santa Maria del Fiore. Czyż nie piękna? A najlepsze w tym wszystkim jest to, że ona jest tak skupowana, że dookoła niej są różne kamieniczki. I ciężko stanąć w jakimś większym oddaleniu, żeby ją podziwiać z większej odległości. Natomiast stoi się bardzo blisko, więc trzeba mocno zadzierać głowę, żeby ją zobaczyć. Ale są takie miejsca, gdzie można troszkę się oddalić, wtedy widać ją lepiej, bo no wiadomo, czym dalej stoimy, tym ładniej ona się prezentuje, niż stojąc przy samych murach katedry. Po prostu wystaniemy troszkę dalej, słuchajcie. Przejdziemy trochę dalej i o, widzicie, już troszkę lepiej, już troszkę lepiej. Naprawdę, słuchajcie, coś pięknego.
coś pięknego. Obejdziemy ją sobie dookoła, to wam jeszcze pokażę, jak wygląda z tyłu, z boków. Chciałem wam pokazać dorożki we Florencji. U nas w Krakowie kiedyś były takie dorożki, takimi się jeździło, pamiętam, tego typu. No teraz mamy bardziej takie powozy, karoce wypaśne. A kiedyś właśnie, pamiętam, jeździły takie dorożki, takie zwykłe, z takim właśnie zasuwanym dachem. Także to był klimat taki, pamiętam, za czasów dziecka. No teraz niestety no, nie ma już tych, także można, ale można takie zobaczyć we Florencji, jakbyście chcieli, to można przyjechać i będziecie widzieli takie same, jak jeździły kiedyś po Krakowie. I widok na katedrę od drugiej strony. Widzimy bazylikę. Jak będziecie stali przodem do bazyliki, do jej frontu, to idąc jej lewą stroną, mniej więcej na wysokości, jak zaczyna się ta kopuła, skręcacie taką uliczkę w lewo, to jest ta uliczka, taka mała, wąska uliczka. I słuchajcie, idąc tutaj kawałek, za chwilę po prawej stronie macie dom, w którym znajduje się Muzeum Leonardo da Vinci. Tu mamy to muzeum, słuchajcie. I tu mamy wejście. Ja już pytałem, bilet rodzinny, słuchajcie, 32 euro, zaraz będziemy wchodzili. Można wchodzić z psem, także wchodzimy wszyscy w komplecie i coś tam ponagrywamy w środku z muzeum. I zakończyliśmy zwiedzanie Muzeum Leonarda da Vinci. Słuchajcie, bardzo fajne miejsce, ciekawe, dużo ciekawych eksponatów. Słuchajcie, Leonardo zaprojektował wiele, wiele urządzeń, wiele maszyn, wiele ciekawych rozwiązań, tam przynajmniej sprawdzałem na takich makietkach. Jak ktoś można jest... budować też różne swoje rzeczy. No, można budować swoje różne rzeczy. Z Matyldzią budowaliśmy taki most. Zobaczycie we fragmentach do muzeum, bo całego wam nie wrzucałem. No nie ma sensu wam pokazywać wszystkiego, jak ktoś będzie chciał, to sobie przyjdzie i tym bardziej będzie to ciekawe, żeby zobaczyć, a nie oglądać na filmiku. Także słuchajcie, naprawdę polecam, bardzo, bardzo fajne i ciekawe miejsce.
I kolejna, słuchajcie, odsłona katedry, tym razem od strony wieży. Tak się prezentuje, słuchajcie, w słońcu. Naprawdę budowla, która robi wrażenie. A my idziemy dalej. Jesteśmy na placu della Signoria. Tak on się prezentuje, słuchajcie. Pokażę wam tutaj taki panoramę jego. Również bardzo ciekawe miejsce. Jak widzicie, ludzi jest dużo, chociaż mamy luty. Także okres taki, można powiedzieć, niewakacyjny. Nie jest to w pełni sezon turystyczny. A mimo to we Florencji, słuchajcie, ludzi bardzo dużo. Także no, możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda to latem. Tak jak wspominałem, w maju jest dużo, dużo więcej. No a jak jest czerwiec, lipiec, to ciężko sobie wyobrazić. Chociaż mam bujną wyobraźnię, ale ciężko sobie wyobrazić. Także lecimy, słuchajcie, dalej przez Florencję. I jakbyście zgłodnieli, słuchajcie, będąc we Florencji, polecamy na ulicy Via dei Neri, gdzie teraz się znajduje, takie oto miejsce, słuchajcie, gdzie możecie kupić panini. Patrzcie, ile jest ludzi, jest duża kolejka i tam oferują panini z różnymi wkładkami, szynką, nie szynką, serem, nawet przeróżne. My to w zeszłym roku jedliśmy, teraz nie będziemy stawali, bo nam się nie stać w kolejce, a tym nie jesteśmy za bardzo głodni, a to nawet są dość duże te porcje. Ale słuchajcie, jak zgłodniejecie, bardzo mocno polecamy, smaczne i cenowo, pamiętam, to wychodziło około 7 euro chyba za takie panini, plus minus, nie wiem, 1-2 euro. Także w tamtym roku było 7, teraz nie chcę tam wchodzić już, bo ludzi dość multum jest. Także smacznie i przystępnie cenowo. Polecam. No i może dokończę wam teraz naszą historię, tą, o której wspominałem już w poprzednich vlogach. Nasze początki, jak to wszystko zaczęło. Jak wiecie, skończyłem na powrocie z Włoch, ale należy nadmienić, że przed wyjazdem do Włoch skontaktowałem się z Pauliną z naszego krawaningu, bo miałem szereg pytań, słuchajcie. Pierwszy raz wyjazd kamperem. No słuchajcie, była to bardzo długa rozmowa, bo ponad 40-minutowa chyba. Zadawałem pytania na różne tematy odnośnie szczegółów, technicznych spraw. Słuchajcie, Paulina, za której serdecznie dziękuję, cierpliwie odpowiadała, tłumaczyła mi wszystko. I słuchajcie, jest wyjazd do Włoch, o czym już mówiłem, wracamy z Włoch. Jesteśmy naprawdę bardzo na tak. Zdecydowani, że jednak chcemy kampera. Zaczęliśmy szukać, słuchajcie, jeździć po różnych kamperach z ogłoszeń. No, powiem wam, byliśmy w kilku i nie do końca nam to odpowiadało. Czasami stan techniczny, czy pewne inne rzeczy były tak, że no, nie było to tak, jak chcieliśmy. I jakoś tak się stało końcem maja, teraz dokładnie już nie pamiętam, że zadzwoniłem do firmy Złotnicy pod Warszawą i dowiedziałem się, że mają kampera Benimara, bo akurat tak się składa, że myśmy na początku szukali Benimara. Monia chciała bardzo Benimara. No, drugim takim ulubionym to jest Detlefs, ale akurat tutaj stał u firmy Złotnicy kamper. To był kamper roczny, ale nowy generalnie. On miał 100 km przebiegu. Cena była, wiadomo, adekwatna do tego, że rocznikowo był już rok starszy. I słuchajcie, decyzja musiała zapaść tak o, na zasadzie momentalnie. Gorąca, powiem wam, linia między dealerem, czyli firmą Złotnicy, między żoną, bo akurat wtedy byłem w pracy. Co robimy, co robimy? Słuchajcie, bukujemy, ale no co, trzeba wysłać zaliczkę, więc wysłanie zaliczki wiązało się już z tym, że mamy to klepnięte. Potem było trochę jeszcze perturbacji przy tam rejestracji, bo musieliśmy szybko się wyrobić. To był poniedziałek, myśmy chcieli w sobotę go odebrać. No więc ten tydzień na formalności, przelewy, płatności, dokumenty, słuchajcie, udało nam się go zarejestrować. Mieliśmy już w piątek komplet dokumentów, tablice rejestracyjne. Pojechaliśmy do firmy Złotnicy pod Warszawą. I teraz ciekawa historia, słuchajcie. Myśmy ruszyli z Krakowa do Warszawy Pendolino rano, 5-6 rano, żeby tam być o wczesnych godzinach. Na sobotę byśmy mówili na odbiór kampera, a jak wiecie, odbiór kampera no, nie trwa 15 minut. To było dobre 3 godziny, gdzie musieliśmy wszystko sprawdzić. Na etapie odbioru były tam lekkie poprawki, ale wiadomo, jak to w kamperach się zdarza i to często bywa, także jakbyście odbierali, sprawdzajcie wszystko, każdą szafkę, każde światełko, bo potem, no wiadomo, no różnie wychodzi. I co ciekawe, myśmy ruszyli rano całą rodziną, czyli z Monią i z dwoma córkami, bo Martynka została w domu, nie jechała z nami.
zapakowani w torby, bo tutaj ciekawa rzecz. W ten weekend właśnie odbył się zlot grupy karawaningowej, naszej grupy karawaningowej, na której również jesteśmy. Zlot na Mazurach, na camping Mazury. No i co, myśmy ruszyli z całym majdanem, można powiedzieć, naszym, który mieliśmy, czyli kołdry, nie kołdry, kubki, bo w kamperze nic nie mieliśmy. Po odbiór kampera kilka godzin, ruszyliśmy na Mazury z Warszawy. Dotarliśmy tam w sobotę po południu, no i do niedzieli, czyli jedna noc. Niektórzy się aż dziwili, że przyjechaliśmy na jedną noc, ale tak bardzo nam zależało być na tym zlocie. Nasz pierwszy taki zlot swoim kamperem. Także byliśmy tam. Tam właśnie poznaliśmy osobiście Paulina i Darka, oczywiście również Anię i Michała z Motoclinic Camp. Słuchajcie, przemega pozytywni ludzie, jedni i drudzy, super. Także tak zaczęła się nasza przygoda trochę z karawaningiem, własnym kamperem. Słuchajcie, potem było kilka wyjazdów, tak żeby was nie zanudzać. Następnie, pamiętam, było Boże Ciało, byliśmy na kempingu Horyzont, również pewnie tam wrócimy. Z vlogiem nagramy wam ten kemping, chociaż widzieliście go pewnie już wielokrotnie u innych, ale warto jeszcze raz tam pojechać, może coś innego pokażę, albo z innej strony, wiadomo, każdy jakoś tam inaczej pokazuje. Potem była Chorwacja, pochodzicie, wyjazd na Chorwację w lecie, oczywiście były tam wcześniej jakieś wyjazdy weekendowe, nie weekendowe. Wyjazd na Chorwację, w drugim dniu wyjazdu na Chorwację na kempingu Galeb poznaliśmy sąsiednią ekipę, która do nas stała, to była właśnie Ada i Krzysztof z Warszawy, serdecznie pozdrawiamy. Krakusy i warszawiaki, wbrew temu co mówią, mogą się lubić i naprawdę nadawać na jednych falach. Słuchajcie, poznaliśmy ich na Galebie w drugim dniu pobytu naszego na Chorwacji. Później oni pojechali na drugi dzień na kolejny kemping. My tam akurat też zajechaliśmy, trochę nie było to do końca omawiane. Znowu ich spotkaliśmy i padła propozycja, że może razem pojedziemy zwiedzić Chorwację. No i słuchajcie, przyjechaliśmy Chorwację do Dubrownika z powrotem. Mega, super pozytywni ludzie. Zapaliśmy od razu takie, jak to mówią, flow z nimi, także do dzisiaj jeździmy razem. Do dzisiaj jeździmy razem z nimi, także jest naprawdę super sprawa. To jest karawaningu, słuchajcie. Tam się poznaje różnych ludzi. Z jednymi wiadomo, na dłużej, z jednymi na krócej, ale zawsze jakieś tam nowe znajomości powstają. I także do dzisiaj jeździmy z Adam i z Krzysztofem razem. Oni też kamperem oczywiście jeżdżą. I słuchajcie, potem jeszcze były kolejne wyjazdy. Między innymi takich, o których warto wspomnieć. Był zlot na kempingu Uroczysko u Mileny. Pozdrawiam Milena. Mam nadzieję, że nas oglądasz. Był to zlot halloweenowy, tam właśnie byliśmy z Bogusią i z Grzesiem. To jest właśnie ten zlot, na którym, jak wam wcześniej pokazywałem, tą naszą blendę, którą mamy na przednią szybę, wylosowaliśmy. Oraz oczywiście zlot naszej grupy karawaningowej, który odbywał się w zeszłym roku na kamp Gorący Potok. Organizowany on był przez nasz karawaning i Motoclinic Camp. Też bardzo fajna impreza, słuchajcie, fajne miejsce. Był to pierwszy lot naszej grupy karawaningowej i wiemy, że nie ostatni. Słuchajcie, no i tak zaczęła się nasza przygoda. No, nie chcę was tu przynudzać różnymi wyjazdami, przygodami naszymi. Myślę, że w kolejnych vlogach będę wracał do pewnych rzeczy, wspominał, żeby nie w jednym vlogu o wszystkim mówić. Natomiast, no, słuchajcie, tak to wyglądało, tak to się zaczyna, ale tak wspominałem wam wcześniej. Karawaning trzeba polubić, pokochać. Nie każdy, kto zacznie jeździć, od razu się zajawi albo nigdy się nie zajawi, bo to jest pewien specyficzny styl podróżowania. Natomiast jak komuś się spodoba, słuchajcie, to daje dużo, dużo oddaje, można powiedzieć. Ten styl podróżowania dużo oddaje wrażeń naprawdę pozytywnych, radości. Także no, jak ktoś tylko zastanawia się nad tym, czy spróbować, warto spróbować i się przekonać, czy wam to pasuje, czy nie.